Sytuacja pełna. Czas na jakąś namiastkę Dakaru. Zobaczymy, jak będzie. Wow. Ja mam termalne getry, kochanie, zobacz. Z penisa. No? Tak. Koleś. Mhm. Chcesz zapytać o rękawiczki, bo ja nie, to tego nie biorę. Musimy kupić to wodę, nie ma tego do sklepu. Yes. Nice car. Happy days. Wow. Cool. What's the engine name, sorry? 5.0. Yeah, look, canal. Wow. Foxy są zajebiste. Jeździłem na Foxach. To są miękkie, mam zatory fajne. Wow, 200 koni zaledwie. Nie, no niesamowite sprzęciki. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek mi się uda karnąć czymś takim. Oni organizują też wyprawy na crossach. Organizują wycieczki kilkudniowe na tych off-roadowych buggy w połączeniu z nartami, także możecie sobie zerknąć na tą stronę, którą właśnie tutaj wrzucę zaraz. No i szok pały, nie? Nie do wiary po prostu. Co tu się dzieje? To też jest zatrzymanie? No. O, nie widziałam. Dopierdalaj mi tu na zakręcie, o dobra? O, kamerę w ręce. Nie w miejscu.
Wszystko. Wow. Appreciate it, man. Okay. What the fuck? Co to było? No, zbrudziłam za delikatnie i mam makijaż. Zobacz, jaki jestem ładny, pudrowy. O. Kurwa, tam ma też oponki, co? Dobra, bo mamy dupy czyste i jedziemy kupić. Ty byś teraz opowiadaj. Kurwa. Ależ, mogę, po tym experience mogę cię zabrać na Dakar ze sobą. Ja będę pilotem, ty będziesz moim kierowcą. Przetestowałam cię, tak. Myślisz, że dam radę? Ale musisz mnie słuchać. Ale myślisz, że dam radę? No, dałbyś z radę, myślę. Zadupcam? Zadupcasz. Ale teraz musisz kurwa, kupić ale to kawę. Mam mocy dużo, można się... Ja mam, no. Zajebiś się, naprawdę, nie? Ale zobacz, jaką masz grzywkę z wrażenia, zobacz. Potargało cię. Dobra, jedź, skipasy są do piątej. Jedź, bo płaczę, nie zdążymy. Ze szczęścia sobie płaczę. Do 17.30 są skipasy, więc jedź i kup. Super. Polecamy, tak. Jak ktoś będzie w Bansku tutaj wartą. Trochę kasy to kosztuje, bo wrzucisz linka na stronę, ale to już jest wszystko. Tu robią, robią kombo, nie? Już teraz jeszcze bardziej na koń. Na koń. Tylko nie czuj się tam, ani nic nie rób. Zachowuj się po prostu. Kikury. Wszystko jest. Wow. Osiołki. Domki. Kaczki. Wszystko jest. Wow. Oh, that was good. Kolega sypuś, co? Jest. Hej, kolega. Hej. Fajny, ładny. Jak taki kolega. Indiański, łaciaty. Kupiłem pyszne drożdżówki z serem. W Finlandii już od 20 lat prawie mieszkamy, także taki stary smak drożdżówek właśnie z serem z Polski już troszeczkę zapomniany dla nas. Natomiast udało nam się tu znaleźć taką fajną piekarnię i wracam po Sylwie jeździć na tych koniach. Miałem teraz wziąć drona jeszcze ponagrywać tutaj w Bansku centrum, no ale pozostaje to na przyszły rok. Jutro już wyjeżdżamy, ostatni dzień dzisiaj, rozpadało się, ale pojeździliśmy sobie dzisiaj na nartach, świetne były warunki. Tutaj nawet jak pada na dole, to u góry z naszego doświadczenia, z tego co zauważyliśmy, pada po prostu śnieg. I gościu mówił, że od 2 lat pogoda taka słaba, mało śniegu. Normalnie mówi, przed tymi 2 laty zimy były bardzo takie solidne, dużo śniegu w centrum, tutaj mówi, że 0,5 do 1 metra śniegu, także musi być niezła bania. W przyszłym roku spróbujemy tutaj przylecieć znowu i no i tyle. No dobra, no. Nie podchodź tam. No to nie podejdź. Spoko. Ale miny zrobił. W ogóle nie smakuje mu. Jabłko. Weź tą siatkę plastikową. No. No. Porwał de apel. Nie chcę. Nie chcę, nie. One nie nauczone są. Tamten źrebak. Tu jest, masz takiego małego. No. Nie podchodź, bo jest niebezpieczny. Niebezpieczny? No, też nie chcę. Jabłka nie chcę, bo byłam. Te dwa jedzą, masz cukier, zobaczymy. Te dwa, to jest na tych, co babka jeździła. No, bo ja nie coś dobrego. O, jest! Sherry, scary! Jest! Hej, chcesz mi zjadnąć całe jabłko? Sobie swoim żywiol. No, już? Zobacz, no, zobacz tylko, czy cukier jeszcze chcą mi. Ale to nie widzisz, gdzie ta cukierka. Ale babus. Jest. Aha! A, smakowało mi. Jest. O, mami. Jest. Fajny klimat, kurde, taki wiochy. A, zajebisty. Tak, na fotelu. Widzisz, jakie kuski tam są, kurczaty? Nie.
tu wszystko mają. Jak już zrobiliśmy jakieś tam kółko, to mówi do mnie, dobra, to sobie możesz tu pojeździć. No to tak naprawdę mnie pokusowałam, pogalopowałam dwa razy tu do, z powrotem do ośrodka i to było na tyle. Ja to słabe. No, słabo, słabo. A ja to muszę następnym razem szukać czegoś takiego, ale wiesz, pogoda też jest chujowa. Te konie się ślizgały tam potem. Z górki jak cały było. Cały czas ten gościu prowadził do konia. No. A później ta laska, bo ona nawet nie trzymała tych wodzy. Ten jej jadł, kurwa, w ogóle choinki z tego. Ja mówię, zamieńmy się, niech ktoś idzie naprzód, kto ma bardziej experience, nie? No. No to ten jej mąż poszedł. Ja nie mogłam dojechać do niej za blisko, bo te konie się nie lubią. Nie? No. O, sam myślało, ja pierdolę. To twój mąż sobie lepiej radził chyba w Maroko, co? Może jakieś chusteczki, bo chciałabym się wysmurkać. Lepiej sobie radzić swój mąż w Maroko, czy nie? No nie ma, to było... Dobra, no to nieważne, ja miałam jedną, no to jedźmy. Lepiej czy nie lepiej? Ja przynajmniej galopowałem, co? No tylko, że wiesz, oni nie mają tu osoby, która to prowadzi. No jak gość idzie pieszo i jeździ po kółku. Ale nie bez przesady. Pojeździłaś sobie przynajmniej. Ale wiesz, jakieś experience chociaż. Dobra, zrób tam. Nie ma no, tam. Źle, ale było fajnie, fajne. Thank you.